dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Japonii. W Japonii liczba chrześcijan jest bardzo, bardzo mała. Jednak kwestie religijne nie przeszkadzają Japończykom w świętowaniu. Wiecie, że w Boże Narodzenie w Japonii tylko w niektórych szkołach jest dzień wolny od nauki? Celebrują oni głównie Wigilię, jednak mają do niej podejście jak do walentynek. Ten dzień pary spędzają ze sobą i obdarowują się wzajemnie podarunkami. Najbardziej zaskakujące jest jednak menu na Boże Narodzenie. W Japonii powstała tradycja jedzenia w Wigilię kurczaka w fast foodzie. Ruch jest w nich tak duży, że można składać zamówienia z wcześniejszym wyprzedzeniem. Tradycja ta zrodziła się w 1974 roku i nie uwierzycie dlaczego. Zrodziła się pod wpływem reklamy dobrze znanej Wam restauracji KFC, w której pani przekonywała japońskie dzieci, że kurczaki z jej restauracji są najlepszym daniem wigilijnym. Japończycy uwierzyli, że w Europie i Ameryce naprawdę ludzie jedzą w święta dania z KFC i zaczęli kultywować tę tradycję u siebie. To się nazywa moc reklamy. To tak, jakby Europejczycy z okazji jakiegoś azjatyckiego święta jedli sushi. Na deser podawane jest ciasto biszkoptowe ozdobione śmietaną i truskawkami.